Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem angielski browar Osset i White Rat American Pale Ale. To nie jest do końca prawda. No teraz zapytacie się co? Otóż jest taka troszkę skomplikowana historia z tym piwem, ponieważ piwo to powstało jako produkt siostrzanego browaru z Osset, który się nazywał Rat, czyli szczur. Dlatego mamy tego szczurka tutaj. No ale piwo było dosyć popularne i stwierdzili w centrali, że to może my go sobie weźmiemy jako jedno z głównych piw. No i tak to zrobili. No i teraz jest Osset White Rat. Ta sama receptura, 4% alkoholu. Fajnie chmielona APA amerykańskimi chmielami z Yorkshire. Te chmiele to Cascade, Columbus i Amarillo. W składzie jest woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele i drożdże. Mamy białego szczura z szyszką chmielu. Na kapslu logo browaru Osset. To jest miejscowość Osset. No i mamy piwo. Bardzo jasne, słomkowe, klarowne. Nawet z przyjemną białą pianą. Tutaj już troszkę opadła, ale jak widzicie została sucha piana na szkle. Dolejemy, dopełnimy. Widzicie? Bardzo ładnie się tworząca piana. Aromat jest bardzo przyjemny, cytrusowy. Może trochę białych winogron. Lekka sosna. Bardzo przyjemny, taki orzeźwiający aromat. Dobrze, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Wytrawne, orzeźwiające, cytrusowe. Z bardzo dużą ilością goryczki. Goryczka jest takie grejpfrutowa, ale to jest biały grejpfrut i ta część spod skórki albido z niewielką ilością sosny. Całość jest bardzo przyjemna, odświeżająca, dosyć klarowna i wytrawna, ale bardzo fajnie się pije. Słodowość jest, no, powiedzmy, że jest, ciało jest średnie. Jak na 4% piwo jest bardzo dobrze. Lekka może ciasteczkowość, ale naprawdę minimalna, bo jest to wytrawne piwo. Jest raczej zestowo i cytrusowo. I dominującym smakiem jest też grejpfrut i ta goryczka grejpfrutowa, która jest od razu. No niektórym może się nie podobać, bo się odzwyczaili od gorzkich piw. No ja niestety lubię gorzkie piwa. I to mi się bardzo podoba. Bardzo fajne, sesyjne, świetnie pijalne. Możecie tego wypić naprawdę sporo. I wiecie co, pasuje do wszystkiego. Mam nadzieję, że taka recenzja wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.